Aktywacja, jakiej doznał Kenneth Biea, nie trafi się również Iversenowi. Odnoszę takie wrażenie, że czym te warunki gorsze, to tym lepiej dla znających jednak ten tor najbardziej duńskich zawodników. Ufam jednak, że Jarek tutaj sobie z Iversenem poradzi. Jarosław Kampel, który przegrał w swoim poprzednim starcie z Lindgrenem, no teraz nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Pięknie wyskoczył Jarek, zamknął Iversena. Iversen już ma problemy, idzie po zewnętrznej Szwed. Nie, na razie Iversen jest drugi. Wydawało się, że będzie chciał zaatakować Jarosława Kampela już na drugim wirażu. Ale szybki jest Jarosław Kampel na dystansie. Przestroił ten swój silnik, radzi sobie na ślizgawicy, na wyprostowanym motocyklu dwa razy w trakcie tego pierwszego wirażu jechał teraz pułk. Sporo stracił, bo bardzo szybkie wyjścia ma Jarosław Kampel, przewraca się Szwed, ale on się pozbiera. Peter Leung już zabiera swój motocykl z toru. Czy da radę? Tak jest, biegnij chłopaku do krawężnika, bo ktoś ciebie tutaj wjedzie. Kampel... Zdążył Leung, wielkie brawa dla tego Szweda. A więc Kampel przywiezie dla nas trójeczkę, bo on już wychodzi na przeciwległą prostą. I już nie dogoni go Nils Christian Iversen. Jeden punkcik dostanie Adams, no ale widzimy, że forma tego gwiazdora z Grand Prix jest dzisiaj również daleka od ideału. To kolejny finał drużynowego Pucharu Świata, który Adamsowi nie wychodzi, bo pamiętamy, jak męczył się w ubiegłym roku na swoim torze w Leszni. Tak, chwała za to Peterowi Leungowi, który mimo uślizgu zdążył pozbierać się. Chwała sędziemu, który wytrzymał to, ponieważ Jarek nadjeżdżał z ogromną prędkością. Warunki torowe, jakie mamy, sami Państwo widzicie tutaj, bardzo trudno byłoby...